kochani, wam dzisiaj taką rzecz pokazać. Przeżyć Jezusa, z tego co On przeżywał, co On głosił. I raz to powtarzam, że jeśli jest zamęt w Twoim życiu, w czymkolwiek, jeśli mimo tego, że wiesz, jak funkcjonują Boże prawidła, mimo tego, że wiesz, że wierzysz, mimo tego, że nie widzisz w swoim życiu problemu, to jednak masz zamęt w jakimś odcinku życia, to jest taki moment, żebyś zaczął badać Jezusa. Żebyś zaczął się przyglądać życiu Jezusa. Żebyś odstawił wszystko, zaczął czytać Ewangelię, i zaczął przyglądać się życiu Jezusa. Jezus to Bóg. Każdy Jego gest, słowo, odczucie, to co zrobił i też to czego nie robił, jest stuprocentową wolą Bożą. Jezus nie miał jednej emocji przez 33,5 roku, która by była w sprzeczności z Bożą prawdą. Więc jeśli Jezus coś zrobił i Ty badasz to i to pasuje do tego, co się obecnie w Twoim życiu dzieje, to zastosuj to bezdyskusyjnie. Objawienie głębsze będzie przychodziło. Jezus jest najlepszym likwidatorem zamętu w życiu narodzonego z Bożego Ducha człowieka. Osoba Jezusa. To, co On zrobił. Przyglądajmy się temu. I jest taki jeden motyw, kiedy Jezus jest już aresztowany. Aresztują Go. Jest napisane... Tak. Codziennie bywałem u was w świątyni i nauczałem, a nie pojmaliście mnie. Lecz to się stało, aby się wypełniły pisma. Wtedy wszyscy go opuścili i uciekli. Kiedy oni go opuścili i uciekli? To jest ciekawe. Kiedy go opuszczają apostołowie? Kiedy go opuszczają ludzie, którzy są wokół niego? W ogóle nie wtedy, kiedy nawet jest atak na Jezusa. Nie wtedy, kiedy przychodzą po Niego żołnierze i kiedy Judasz Go wydaje. Oni uciekają wtedy, kiedy Jezus zaczyna mówić tą prawdę. Aby się wypełniły pisma. Pamiętajcie, praktykowane słowo wywołuje wycofywanie się ludzi pełnych lęku. Tylko praktykowane słowo jest zawali drogą na drodze każdego człowieka, który ściemnia. Chcę wam dzisiaj troszkę powiedzieć o dwóch rzeczach. O tym, co się dzieje obecnie wokół. Co teraz się dzieje. Nie tylko w naszej wspólnocie, ale co się dzieje w ogóle w tym czasie. W tym czasie ludzkości. I po drugie chcę pokazać wam bardzo ważną rzecz, że brak praktykowania prawdy Bożej doprowadzi cię do fiaska. Możesz wszystko wiedzieć. Możesz się umieć mądrzyć na każdy temat. Możesz znać Pismo. Ale jeżeli nie będziesz praktykował Pisma, to diabeł nie odsunie się od Twojego życia. Chcę, żebyście zrozumieli. Kiedy uciekają ludzie od Jezusa, powodowani działaniem sił demonicznych,
kiedy Jezus mówi, oto wykonuje się Pismo. Oto wykonuje się Pismo. Wtedy demoniczne siły zaczynają drżeć i ludzie, którzy są pod ich wpływem, a okazuje się, że są wszyscy apostołowie pod ich wpływem, odchodzą, uciekają. Jezus zostaje sam. Jezus zostaje sam. Kiedy Jezus zostaje sam? Kiedy ogłasza, że to, co się dzieje, jest praktykowanym Słowem Bożym. Oto idę na krzyż, gdyż tak powiada Pismo. Idę na krzyż, to nie jest ściema. Wielu z nich myślało, że to ściema. Judasz do końca myślał, że to jest ściema. Myślał, że jeszcze jakoś będzie. Wiecie, że Judasz miał koncepcję. Judasz to nie był zły człowiek. To był bardzo porządny humanista. Bardzo porządny humanista. To był zelota, taki partyzant, taki żołnierz wyklęty, który nie zgadzał się z okupacją rzymską w Izraelu. Rozumiecie? Rzymianie zabraniali Żydom nosić broń długą. Mogli tylko nosić noże do 15 cm. Tak? A zeloci nosili krótkie, ukryte miecze, żeby kiedy mogli dźgnąć rzymskiego żołnierza. Byli frakcją, byli pewną frakcją polityczną. Judasz był zelotą. To był dobry człowiek. Taki żołnierz AK. Rozumiecie? Taki dobry człowiek. I to co, tylko że to co mówił Jezus dla Judasza było nie do przyjęcia. Judasz myślał, że Jezus zrobi rewolucję w Izraelu, że założy nowe państwo, że rozpieprzy Rzym. Judasz marzył o tym, żeby zasiadł na tronie, na którym siedział Herod, właśnie Jezus z Nazaretu. Judasz rozpoznał w nim mesjaństwo, ale nie w pełni. Rozpoznał w nim tylko to mesjaństwo odnowy społeczno-politycznej, ale nie rozpoznał w nim mesjaństwa globalnego. Judasz zdradził Jezusa, wiecie dlaczego? Bo się zawiódł na Jezusie. On się zawiódł. On nie tego oczekiwał. Nie tego oczekiwał. Tylko musisz wiedzieć bardzo ważną rzecz o Bogu. Bóg nigdy nie będzie na twoim utrzymaniu, ani moim. On nigdy nie przyjdzie do mnie, ani do ciebie i nie powie tak. Jak myślisz, Artur, co powinienem robić? On nigdy nie poradzi się mnie, ani ciebie. A wiesz dlaczego? Bo on ma doskonałą koncepcję działania. On przychodzi jako Pan Panów i Król Królów. I praktykowanie słowa to jest uznanie w Bogu Boga. A jak się mówi, że Bóg jest Bogiem, ale nie praktykuje się słowa, tak? To jest się kłamcą. Judasz, mimo że był dobrym człowiekiem, ale był kłamcą. Był wewnętrznym kłamcą. On nie przyjął pełnego mesjaństwa. On nie chciał zrozumieć, że Chrystus musi cierpieć. Że Chrystus musi umrzeć. No bo co to znaczyło? To znaczyło, że on przestanie istnieć. Ale Jezus cały czas komunikował. Chrystus musi cierpieć, a potem wstać z martwych. Tylko, że wstanie z martwych. To była w ogóle jakaś abstrakcja. Jeszcze nikt nie wstał z martwych na ziemi. Nie było precedensu. Nie było do czego się odnieść. Rozumiecie, o co chodzi? Nie było. Takiego. I teraz Judasz w ogóle nie przyjmował tego jako pewnik. Coś ci powiem. Bardzo łatwo jest nie przyjmować pewnych rzeczy od Boga jako pewnik. Bardzo łatwo jest o tym dyskutować. I wtedy właśnie demoniczne siły zaczynają mieć otwartą drogę, żeby wyprowadzić twoje życie w pole. I mnóstwo chrześcijan jest wyprowadzonych w pole. Mnóstwo ludzi wyprowadzonych w pole. Uciekli od prawdy. Uciekli. Ja bym chciał, żebyś nigdy nie uciekł od prawdy. Nigdy nie uciekłem od prawdy. Nigdy. W ogóle nie istnieje taka opcja, żebym ja uciekł od prawdy.
Ktoś powie, ty jesteś pyszny. Ja powiem, nie, ty jesteś głupi, skoro twierdzisz, że jestem pyszny. Ja mam określony cel w swoim życiu. Prawda jest dla mnie number one. Nikt mnie od niej nie odciągnie. Nikt i nic. Nikt i nic. Wiecie, ja nieraz to mówiłem, może niektórzy was słyszeli, może nie. Nasz syn nie jest narodzony z Bożego Ducha jeszcze. Ma 20 lat. Od dziecka jest w kościele. Do 18 roku życia do kościoła przyjechał. Zna wszystko. Widział znaki, cuda. Człowieku. Ktoś mnie kiedyś zapytał, czemu Wiktor? Mówi, dlaczego Wiktor nie chce oddać życia Jezusowi? Ja mówię, bo nie chce zrezygnować z ego swojego. To proste. Kocha swojego. On to wie, ja to wiem. Powiedzieliśmy sobie o tym jasno dosyć. Po prostu. Rzecz jest czym innym. To nasz syn. To w ogóle bardzo dobry człowiek. Wspaniały chłopak. Po ludzku. Mamy kilka samochodów. Jeden z samochodów chcieliśmy sprzedać, ale doszliśmy do wniosku, że nie sprzedamy tego samochodu, tylko oddamy go do służby. I to jest dobry samochód. Bardzo dobry samochód. Piękny, w skórach, automat. Kiedy zaczynaliśmy nową grupę ewangelizacyjną w Warszawie, daliśmy Damianowi samochód i powiedzieliśmy, tym samochodem będziesz włożył sprzęt, będziecie głosić Ewangelię, a ten samochód będzie przyporządkowany tej grupie ewangelizacyjnej. I któregoś dnia nasz syn przyszedł i usiadł z Agatą przy stole i mówi tak: mamo, jak ja chciałem pożyczyć Saba, to nie chciałaś mi pożyczyć. Dlaczego? A teraz dałaś Damianowi samochód. Agata popatrzyła w oczy mu i powiedziała tak: widzisz, Wiktor, bo Damian jest moim bratem w Chrystusie, a ty nie. Urodziła go. Byłem przy tym porodzie. Jej syn. Ale nie brat. Tak się składa, że według prawd Bożych brat stoi wyżej niż syn. Prawda Boża jest taka, że nie znasz nikogo według ciała. Ona nie zna swojego syna według ciała. Gdyby nasz syn wystąpił przeciwko prawdzie Bożej, którą głoszę, w 15 sekund mieszkałby na podwórku. Oto miłość wam głoszę. Bo tak powiedział Bóg. Tak powiedział Bóg. To jest prawda ostateczna. Że duchowy związek jest wyższy niż fizyczny. Jak coś się w tobie z tym nie zgadza, to to jest demon. Ten sam gatunek, który doprowadził, że apostołowie uciekali od Jezusa. To demony ich wyprowadziły stamtąd. Żebyście zrozumieli, że praktykowanie prawdy, ono wzbudza demoniczne siły do ucieczki. Ono wzbudza demoniczne siły i ludzie, którzy są z tymi demonicznymi siłami złączeni, zaprzyjaźnieni, tak? Nie pozbyli się tych związków, uciekają razem z tymi demonami. Demony nigdy nie odchodzą, kiedy jest teoria. Można głosić wszystko. Będziemy głosić Ewangelię, halleluja! Wszyscy wiedzą, że mają głosić Ewangelię. Dlaczego zatem cały Kościół w Polsce nie jest na ulicach? Nie ma ich w szpitalach, nie ma ich w hospicjach. Dlaczego? Czemu nie głoszą Ewangelii wszyscy? Czemu nie uzdrawiają wszyscy, tylko siedzą na dupach w domu i myślą, że zrobi to ktoś za nich? Się nie zrobi. Demony nie boją się tego, że chrześcijanin wie, że ma głosić Ewangelię. Demony boją się, kiedy chrześcijanin głosi Ewangelię.
Wtedy cię boją demony. Mamy siać w królestwo pieniądze, masz zarabiać na królestwo Boże. Na królestwo Boże, a nie na własne gacie. O. Amen. Na królestwo Boże. Wszyscy to wiedzą. Dlaczego tak mało pieniędzy jest w kościołach? Dlaczego? Dlaczego tak mało pieniędzy jest? Czemu ludzie się trzęsą i mówią, nie mam takiego przekonania? Ja mówię, jesteś zwykłym złodziejem i do uwolnienia. Amen. Każdy człowiek, który nie przynosi pieniędzy do kościoła przynajmniej 10%, to złodziej. Zwykły złodziej. I powinien się narodzić, i powinien się narodzić do dziesięciny. A jak się narodził do nieba, to się do dziesięciny powinien narodzić. Rozumiecie w ogóle, o co tu chodzi? Ale to wszyscy wiedzą, tylko ja się pytam, dlaczego tak mało jest pieniędzy? Co to w ogóle jest? Pokazuję wam, jak demony reagują na praktykę. I jak reagują na niepraktykę. Wasza wspólnota to wspólnota, która ma praktykować prawdy Boże. I każda wspólnota ma praktykować prawdy Boże. Ale to się musi u każdego zrobić w środku. W środku. Rozumiecie? W środku. Chcę, żebyście badali Chrystusa, żebyście zobaczyli, jaki On był. Żebyście widzieli, w jaki sposób On określał rzeczywistość. Chciałbym, żebyście nie bali się brać przykład z tego, nawet w sytuacjach bardzo dużego zamętu. Kiedy do mnie przychodził zamęt, badałem Chrystusa, patrzyłem na Niego, co On mówił. Ja mówię, okej, Panie Boże, czyli to jest taki kropka. I gówno mnie obchodzi, że czuję inaczej. Co to mnie obchodzi, że ja inaczej czuję? Ale to jest tak. Tak, mam zamęt. Wiecie, jak chrześcijanie mają zamęt, szczególnie charyzmatycy, to wiecie, co robią? Mówią, poczekam, aż mi Pan objawi. Oni czekają, aż im Pan objawi. A ja nie czekam, aż mi Pan objawi, a ja biorę Ewangelię. I zaraz będę miał wszystko, jak trzeba. Rozumiecie? Będę miał wszystko, jak trzeba. Chcę, żebyście zrozumieli, praktykowanie słowa jest najwyższą formą oddawania czci Bogu. Praktykowanie prawdy. Nie ma niczego więcej. Nie ma niczego wyższego, niczego potężniejszego. Nie osiągniemy sukcesu bez praktykowania prawdy Bożej. Nie sięgniemy po nic. Ja słucham, jak ludzie składają świadectwa o różnych rzeczach. Rozumiecie? Zawsze są związane z praktykowaniem. Wiecie, teraz pojechali na Woodstock. Pojechała ekipa na Woodstock. Wrócili z tego Woodstocku. Wy nie wiecie, w jakim stanie oni wrócili z tego Woodstocku. Oni tam wykonali potężną robotę. Ale każdy z nich, jeden w jeden, tak, był uderzony przez demoniczne siły. W niedzielę na nabożeństwie ci ludzie, ci bohaterzy byli uwalniani od demonów. Leżeli na podłodze, tarzali się, a demony od nich odchodziły. Dlaczego? Bo weszli w największe zgrupowanie demonicznych sił w tym kraju, jakie istnieje. Wiecie, że tam jest milion ludzi na jednym miejscu? Milion patoli? Nie ma drugiego takiego miejsca w Polsce. Rozumiecie? Tam się żyga i się w tym kąpie. Ale o co chodzi? Oni przyprowadzili masy ludzi do Jezusa. Przed namiotem ewangelizacyjnym ich stały kolejki. Słyszeliście o takich rzeczach w Polsce? Dzwoni do mnie Marta i mówi, nie możemy wyjść na ulicę, bo mamy kolejki przed namiotem. Nie wiem, ile ludzi rodzi się na nowo, pokutują. To już nie były tylko uzdrowienia. O tych rzeczach nawet już nie mówili, bo to było masowe. Mówili o nowych narodzeniach. I Marta powiedziała jeszcze jedną rzecz, mówi, Artur, widzę, jaka jest różnica między nami rok temu. A teraz, jak niebo i ziemia, my tu wjechaliśmy, mówi, jak czad komando.
Jesteśmy innymi ludźmi. Dlaczego? Bo jest nacisk na praktykę słowa, a nie na to, że my wiemy. Nie zadowalaj się tym, że wiesz. Zadowalaj się tym, że robisz to, co wiesz. Mądrość to praktykowana wiedza. Rozumiecie? Sama wiedza jest dopiero początkiem sukcesu. Zbieramy wiedzę, a następnie praktykujemy wiedzę. Kto nie praktykuje wiedzy, ten jest oszustem. To jest oszust. Bo on w ogóle nie robi tego, co wie. Chcę, żebyście zobaczyli, na czym polega to zjawisko. Jezus mówi, stało się to, aby się wypełniły pisma. I natychmiast się zrywa cała ekipa. Człowieku, wcześniej walczyć o niego chcą. Jeden bierze miecz, obcina ucho tam jednemu. Tak? Ale teraz, kiedy Jezus uwalnia to słowo, o tym, czym jest praktyka, pokazuje to, mówi, oto idę na krzyż. To naprawdę nie jest ściema. Zaraz mnie zabiją. Zabiją mnie zaraz. A potem stanę z martwych. Trzymajcie się tego, jak koń dyszla. Będzie dobrze. Ale oni już nie wierzą w to. Oni uciekają. Uciekają. Bo demony nie wytrzymują napięcia. Rozumiecie, o co tu chodzi? Demony nie wytrzymały napięcia. Ja ostatnio powiedziałem u nas w kościele, mówię teraz w niedzielę, że normalni od nas nie odchodzą. Może trzeba być nienormalnym, żeby odejść. Człowiek. Trzeba mieć nawalone w głowie, jak cygarka w tobołku. Przecież ja wiem, jakim ja skarbem jestem. Przecież ja nie jestem z pierwszej łapanki, nie mam kręconych włosów, człowieku 15 lat. Ja w ogóle wiem, o co kaman. Ja wiem, jakim skarbem jestem. W ogóle wiem. Ja wiem, co ja prezentuję. I teraz, jak ktoś odchodzi od tego, co ja prezentuję, to jest wariat. Dlatego, że to, co ja prezentuję, przyniosło życie mi i niesie życie cały czas innym. Ale dlaczego oni odeszli od Jezusa, mimo że to, co Jezus prezentował, niosło życie jemu i im? Dlaczego? Ponieważ oni przez ten cały czas wędrówki z Nim, tak? Nie przyjmowali w pełni prawdy, którą on mówił. Zobaczcie, jakie to ważne. W ostatniej sytuacji, w najbardziej kryzysowym momencie życia Jezusa, on zostaje sam. 3 lata bębnił im do głów te rzeczy. 3 lata, 3,5 roku prawie. Cały czas żył z nimi, mieszkał, jadł i cały czas naciskał na prawdę, na prawdę. A w ich głowach było, może jakoś będzie. Zobaczymy. Nie stanie się to z tobą, panie. Dasz radę ominąć. Oni go namawiali, żeby tam nie szedł. Oni mu fochy robili. A mówi, idźmy z nim, to nas też pozabijają. Byli załamani tym. Oni nie wierzyli w to. Cały czas myśleli, że coś będzie inaczej. Coś wam powiem. W ogóle nie będzie inaczej. Będzie tak, jak powiada Pismo. Amen. Amen. Rozumiecie? Z jednej strony to jest tragedia. A gdy siedział na Górze Oliwnej, naprzeciw świątyni, zapytali go na osobności. Powiedz nam, kiedy to nastąpi, jaki będzie znak, gdy to wszystko będzie się miało stać. Pytali go o czasy ostateczne. 5 werset. 13 rozdział Ewangelii Marka. I zaczyna do nich mówić. Po pierwsze, baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Zanim zaczyna z nimi rozmawiać, zanim zaczyna mówić do nich o tym, jakie będą symptomy czasów ostatecznych, mówi, na początku bądźcie czujni, bo przyjdzie silne zwiedzenie. Czym jest to silne zwiedzenie? To teoria. Ludzie, to silne zwiedzenie to teoria. Jezus powiedział, uważajcie na teoretyków religijnych i humanistycznych, którzy będą tymi, którzy wiedzą, a nie tymi, którzy wykonują. Baczcie, żeby was ktoś nie zwiódł. Czym jest zwiedzenie? To jest odstąpienie od prawideł Bożych. Dlaczego? Bo się w nie nie wierzy, czyli się ich nie praktykuje.
Mówi dalej, a gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie trwóżcie się. On pokazuje, że to jest normalna sprawa, że kiedy prawda się przebija, tak? To jest ogień i dym. Nie dziwcie się, nie trwóżcie się, nie mówcie, tak? Że łaska tak nie wygląda. Coś wam powiem, łaska jest krwawa. Łaska jest krwawa, ma kolor krwi. I tam, gdzie realnie działa łaska, tam się zawsze leje krew. Nam wtłoczono do głowy, że chodzenie z Bogiem, tak, to jest chodzenie po różach, po płatkach róż. Ale niestety to nie jest chodzenie po płatkach róż. Żyjemy na nieprzyjaznym gruncie. Macie świadomość, że ziemia zostanie zniszczona? A więc ten grunt nie przetrwa. To nie nasz grunt. Tak jak ciało, w którym jesteś teraz, masz świadomość, że zgnije w ziemi. No, dostaniesz nowe. Ciało jest niewymienialne. Się nie wymieni, to jak długopis jednorazowy. Rozumiesz, o co chodzi? Kończy się wkład i dziękuję bardzo. Bo te ciała się nie nadają do życia w Królestwie Bożym. Rozumiecie? Te ciała się nadają na syp. Tylko dzięki mocy w ogóle krzyża my funkcjonujemy. I mówi dalej, wy sami miejcie się na baczności. On mówi, dbajcie o to, aby praktykowana prawda w waszym życiu była number one. O siebie dbajcie. Nie patrzcie na innych, czy u innych jest praktykowana. U siebie patrzcie. U siebie patrzcie. O to zadbajcie. Mówi dalej, nie troszcie się naprzód o to, co macie mówić. To znaczy, że kiedy ty dbasz o praktykowanie prawdy w swoim życiu, to przez ciebie będzie płynął Bóg. I nie musisz się spinać. I nie musisz bez przerwy, człowieku, mieszać sobie w głowie i myśleć, ile mi jeszcze brakuje. Rozumiecie? I nie musisz myśleć, czy ja dam radę. Nie, przeze mnie płynie Bóg. Zawsze. Dlaczego? Bo ja nie chodzę w prawdzie od przypadku do przypadku. Tak jak nie trzymam diety od przypadku do przypadku i nie ćwiczę od przypadku do przypadku. Rozumiecie? Tak jak się nie myję od przypadku do przypadku. Tak też chodzę w prawdzie non stop. I dalej. Kto wytrwa do końca, będzie zbawiony. Co to oznacza? Tu nie jest mowa o tym, aby wytrwać, aby wejść do nieba. To słowo greckie, zbawiony, to jest sozo. Ono określa każdą formułę ratunku. Krótko powiedziawszy, tylko ci, którzy wytrwają w praktykowaniu słowa, tak, sięgną po ratunek do swojego życia. Tylko ci, którzy wytrwają, sięgną po sozo. Ludzie mówią, czemu nie mam? Ja mówię, bo jesteś teoretykiem. Tak jak sami, jak przychodzą i mówią, pastorze, ja wierzę, a nie mam. Ja mówię, nie wierzysz. Ja wierzę i mam. Wierzący mają, niewierzący nie mają. Bo jedynym dowodem na to, że w coś wierzysz, jest co? To, że to posiadasz. Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Efektem wiary jest urealnienie tego, w co wierzyłeś. Nie ma czegoś takiego, że wierzę, a nie mam. Twoje słowa wierzę, a nie mam oznaczają, że Bóg zawiódł. Krzyż zawiódł. To się już nie nadaje, trzeba zapomnieć. Dalej jest napisane. Kto czyta, niech uważa. Kiedy będą te najtrudniejsze rzeczy, niech uciekają w góry. Co to znaczy uciekać w góry? To znaczy, że w sytuacjach kryzysowych w twoim życiu, tak? Masz być ukierunkowany na Boga. Nie masz uciekać w depresyjne stany. Nie masz uciekać w to, że jest ci ciężko. Nie masz się w ogóle rozklejać w życiu. Masz uciekać w góry. Jak kiedykolwiek szedłeś pod górę, to ty wiesz, co to znaczy. W dół się łatwo spada. W dół się można stoczyć. Ale pod górę to się idzie. Tak? Niech uciekają w góry. Wiecie, w ogóle wiecie, co to jest za słowo, niech uciekają w góry? Nikt nie ucieka w góry. Się ucieka w doliny.
Zrozumcie mnie. Żaden człowiek normalny, kiedy ktoś go goni, to nie ucieka pod górę. Rozumiecie? Bo opada z sił. A on tutaj mówi w ogóle, jak chcę wam pokazać w ogóle, jak Biblia jest napisana, to trzeba umieć czytać. Bo to czasami czytamy i w górę. Tak. Niech nie ucieka w górę, to niech uciekają w góry. Co na... Ukierunkowujcie się tam, tak? Wszystko wokół płonie, tak? A ty mówisz, Jezus, ja ci wierzę. Ja praktykuję twoje słowo. Ja jestem uparty jak muł. I idę w stronę prawdy. Nie ma bata. Dalej jest napisane, niech nie zstępują na dół i nie wchodzą do środka, by coś wziąć z domu swego. Co to znaczy? To znaczy, że kiedy ty idziesz przez życie z Bogiem, z Bożą prawdą, tak? To nie ma miejsca na cofanie się. Jeszcze coś wezmę, jeszcze coś zachowam. Pewnym ludziom nigdy nie pomożesz. Zapomnij o pewnych ludziach. Zapomnij o pewnych związkach. Zapomnij o pewnych sytuacjach. Weź grubą kreskę i skreśl. Nie wracaj do domu. Nie wracaj do domu. W domu ludzie umierają. Do przodu, do przodu, do przodu. Rozumiesz, o co chodzi? Do przodu. Ktoś został w tyle, rozumiesz? Nie dlatego, że jest słaby, ale dlatego, że nie chce iść, rozumiesz? Odwracasz się raz i drugi, mówisz, idziesz. Nie, nie idę, mam inne plany. Cześć. Krzyżyk na drogę. To zmniejszy liczbę przeludnienia w niebie. Nie wracasz do domu. To jest w ogóle trudne. Bo tam jest wiele dóbr w tym domu. Wspomnienia. Różne połączenia. Też dobre rzeczy. Ale to nie jest napisane, wróć do domu i weź dobre rzeczy. To jest napisane, nie wracaj. Niech płoną obrazy z przeszłości. Niech płoną wspólne zdjęcia. Niech płoną. Ja idę do przodu. Amen. Ja idę do przodu. On o tym tu mówi. Rozumiecie? W domach zostaną ci, którzy nie chcieli pójść. Czasami to będą dzieci. Czasami będą krewni. On mówi, nie wracaj. Bo zginiesz razem z domem, nie? Kto jest na roli, niech nie wraca. Kto jest na roli, niech nie wraca. Kim są ci na roli? To ludzie w służbach. To ludzie zaangażowani w królestwo. On mówi, niech nie wraca, nie wracaj. Jak cię powołałem, żebyś szedł za pługiem, to idź. Nie mów, że ziemia twarda. Nie mów, że susza, nie mów, że leje, tylko idź do przodu. Idź do przodu. Nie wracaj z roli. Nie mów, nie udało mi się gdzieś, coś ci powiem. Nie udało ci się gdzieś, uda ci się gdzie indziej. Nie udało ci się z kimś, uda ci się z kimś innym. Nie chcieli przyjąć ci, przyjmą inni. Ludzie w kościołach biegają wokół tych, którzy nie chcą Jezusa. Rozumiesz? Ekipa idzie na Woodstock i kolejki się ustawiają, żeby życie Jezusowi oddać. Jest subtelna różnica w służbie. Idziemy tam, gdzie chcą. Nie cofamy się ze swoich powołań. Nie cofamy się z tego, co mamy. Nieważne, ile porażek odniosłeś. Nieważne, ile razy w łeb dostałeś od diabła. Nie wycofam się z roli. Módlcie się tylko, aby to nie wypadło zimą. Jezus pokazuje, żebyśmy umieli rozpoznawać to, co jest zimne, a co jest gorące. Żebyśmy modlili się o to, aby w nasze życie nie było żeby nie byli zaangażowani ludzie, którzy są zimni, którzy będą nas spowalniać, którzy będą nas studzić,
Znacie modlitwę: Panie, zachowaj nas od ludzi przewrotnych i złych. Oto ludzie zimni. Przeklnij kontakty z nimi. Niech ich nie będzie w twoim życiu. Módl się, żeby to zimą nie wypadło, mówi Jezus. Niech tam nie będzie zimna. Jak tam będzie zimno, to będzie ci ciężej. To będzie ci trudniej. Albowiem dni owe będą taką udręką, jakiej nie była aż dotąd od początku stworzenia, którego dokonał Bóg i jakiej już nie będzie. Chcę, żebyś zrozumiał, że pewne trudne rzeczy w twoim życiu, one się będą kończyć. To jest nieprawda, że wiecznie będzie jakaś trudność się utrzymywała. To jest nieprawda. Jest napisane, już ich nie będzie. Czyli coś istnieje w twoim życiu takiego, ale to się skończy. I już nie będzie. Nie bój się, że znowu to nastąpi. Nie bój się. Nie bój się, że następni cię zawiodą. Nie bój się, że znowu się pomylisz. Nie bój się. Już tak nie będzie. A jeśli by Pan nie skrócił tych dni, nie ocalałaby żadna istota, ale ze względu na wybranych, których wybrał, skrócił te dni. Co to znaczy? To znaczy, że jest przez cały czas ingerencja Boża w twoim życiu. Że obojętnie co się dzieje, jak bardzo trudna jest sytuacja, to jest ingerencja Boża. To znaczy, że On nie stracił kontroli, kiedy ty oddałeś kontrolę. Kiedy ty powiedziałeś, Jezus jest moim Panem, to On jest cały czas w tym. Kiedy będziesz się dzisiaj wieczorem modlił, powiedz: Panie Boże, dziękuję Ci, że jesteś w najtrudniejszych sytuacjach mojego życia, że Ty nie straciłeś mnie z oczu, że ja nie jestem sam w tym wszystkim, że ja nie muszę się gdzieś teraz przebijać sam, bo Ty skracasz złe dni w moim życiu. Ty skracasz je, Panie, Ty je skracasz, Ty je skracasz. A gdy wam kto powie, to tu jest Chrystus, to tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą znaki i cuda, aby... I tutaj jest ciekawa rzecz, o ile to można, o ile można zwieść wybranych. A oryginał mówi, na ile można zwieść wybranych. To znaczy, że każdy człowiek, każdy narodzony z Bożego Ducha człowiek, tak? Który w jakikolwiek sposób, tak, odstępuje od praktykowania słowa, to powstaje w nim taka luka, gdzie można go zwieść. Dlatego Jezus mówi, uważajcie na wszystko, tak, co do was powiedziałem, abyście praktykowali to. Bo będą inaczej powstawać luki, za które będzie można was chwycić. I łykniecie fałszywych proroków, i łykniecie fałszywych Mesjaszy jak karp kluski. Bo to jest proste. To jest proste łyknąć coś, co jest fałszywe i co akurat pasuje do twojej rany obecnej. To jest takie proste. Ja to nieraz widziałem, nieraz to słyszałem. Ktoś jest gdzieś ranny, ja go uczę, jak ma wyjść ze zranienia. A on po jakimś czasie do mnie przychodzi, wiesz, a ten kaznodzieja to mówił, to i to. Ja mówię, on kłamie. On kłamie, bo on bierze twoją ranę i ci plaster kładzie. A ja zrywam twoje strupy, biorę palnik i wypalam ci ranę, żeby nie została żadna bakteria. Potem biorę spirytus i tam leję. Rozumiesz? Chcę, żeby twoja rana była czysta. I dopiero zamierzam ci założyć opatrunek. Nie biegnij do tego, który założy ci opatrunek na brudną ranę, bo ci się gangrena wda. Co, cóż za problem założyć opatrunek na brudną ranę? Tak robią fałszywi nauczyciele, tak robią fałszywi prorocy. To robią właśnie. Ludzie się boją, a fałszywi prorocy ich utwierdzają, tak, bójcie się, trzeba się bać. Rozumiem. Bo łatwiej jest się bać, niż nie bać. Bo żeby się nie bać, to trzeba się przeciwstawić strachowi. Łatwiej spieprzać przed psem, tak, niż odwrócić się do niego, przyjąć pozycję kopnięcia i kopnąć go w gardło.
łatwiej ucieka. To jest łatwiejsze. Nie potrzeba tyle energii włożyć. Potem się nikomu nie mówi, że się uciekało przed psem. Idzie się na nabożeństwo i się mówi: Panie, Ty jesteś ponad wszystko. Oprócz tego psa. Panie, Ty dałeś mi władzę. Oprócz tego psa. To jest hipokryzja. To jest teoria. Rozumiecie, o czym mówię? To jest teoria. Nie bójcie się popatrzeć na siebie z perspektywy prawdy. Nic wam nie będzie. Jeszcze prawda nie zrobiła nikomu krzywdy, kto ją pokochał. Jak pokochasz prawdę, to ci nie zrobi krzywdy. Jak jej nie pokochasz, to ona cię zmiecie. Ona cię zmiecie wtedy. Ona wzbudzi w tobie chęć grzechu. Słyszeliście o tym? Że prawda niechciana wzbudza chęć grzechu? Mamy dowody biblijne na to. Że kiedy przyszło prawo, grzech co? Ożył! Przyszła prawda z nieba i grzech stał się atrakcyjniejszy, zamiast być przytępiony. Ale numer, co? Wyobrażacie to sobie? Że głosisz prawdę do ludzi, a w wielu ludziach wzrasta chęć grzechu? Niestety to jest duchowe prawidło. Wiecie tylko, w kim nie wzrasta chęć grzechu? Tylko w tych, którzy kochają tą prawdę. Otwierają się i mówią: Kaman Jezus, kaman, czyść ranę. Wtedy ta prawda działa mu ku dobremu, a u innych wzbudza chęć grzechu. Tak działają duchowe zasady. Bo gdzie prawo przyszło, tam się grzech rozmnoży. Niektórzy tylko to używają do Starego Testamentu, to jest nieprawda. Prawda Boża to prawa Boże. To nie 10 przykazań z Synaju. Ale to są prawa. Każda prawda Boża jest Bożym prawem. Rozumiecie? To Boże prawo. Prawda, proszę Ciebie, że bez wiary nie można podobać się Bogu, to jest prawo. Takie prawo. 428 tysięcy ósme przykazanie. On wycofał 10 przykazań, 630 czy tam ileś przepisów, tak? Wprowadził jedno, które otworzyło miliardy. I to jest szok. To jest szok. Bo okazało się teraz, że każde prawidło Boże jest prawem. Jak nie będziesz funkcjonował w tym prawie, to nie będziesz sukcesu. I się okazuje na końcu, że ten Jezus to tylko cię do tego przydał, żeby do nieba wejść. I tyle. I masz cały pożytek z Jezusa. A życie na ziemi spędziłeś, proszę Ciebie, jak po wsi nogę. Chcę, żebyście zrozumieli, że żyjemy w czasach ostatecznych. Że Twoje i moje życie jest częścią czasów ostatecznych. Że to, co Jezus mówił 2000 lat temu, dzieje się w naszych prywatnych życiach. Że dzieje się to w tym społeczeństwie, w którym żyjemy, na tym świecie, na którym żyjemy, ale też w naszych prywatnych życiach, w naszych osobistych relacjach między mężem, żoną, dziećmi, rodzicami. To się dzieje. Czasy ostateczne dzieją się w rodzinach. Czasy ostateczne dzieją się w biznesach. Czasy ostateczne dzieją się w kościele. Czasy ostateczne to nie jest tylko ten kirios, czas, ale to też są wszelkie funkcje tego czasu, które działają w każdej formie środowiska, w każdej formie przeżywania. Żyjemy w czasach ostatecznych. Popatrzcie na dzieci. Jakie dzieci dzisiaj są. Dzisiaj dla dziecka splunąć na dorosłego człowieka nie jest żadnym problemem. Jeszcze 50 lat temu to była w ogóle niemożliwa historia. Dziecko szło na ulicy, coś tam brąchnęło, to pierwszy z lepszy przechodzień brał go za ucho i go do domu prowadził. Dzisiaj jakby taka rzecz się wydarzyła, to człowieku jest piątka, dziewiątka i rozumiesz, i masz radiowóz. Co? Bo ty dziecko za ucho wziąłeś na ulicy, czekaj, i parę kopów mu nawsadzaj, bo było niegrzeczne. Gdzie jak się mówi, jak ja opowiadam, że Sara dostawała lanie do 5 roku życia i że pach wisiał na ścianie i się nazywał Pan Pasek, rozumiesz? To mówią, co to jest? Ja mówię, aha, co to jest? Życie. Dostawała lanie od urodzenia, dlatego od 5 roku życia już nigdy nie dostała lania, a ma 10 lat. Sara nasza od już pół życia nie miała żadnej kary. Jest sukcesik? Nie. Proszę bardzo.
I chodzi, proszę ciebie, rozumiesz? W karności, chodzi w posłuszeństwie i nie ma żadnego zwyrodnienia na osobowości. Jakiś czas temu zapytała dziewczyna od nas z kościoła, czy kompleksy to są małe pieski. Ona nie wie, co to są kompleksy. To dziecko nie wie, co to kompleksy. Jest tak posłuszna, że ją pośle do ciebie do domu, to cię uzna za pierwszą po Bogu. Bo ona wie, co to jest posłuszeństwo. I nie straciła osobowości, i nie straciła niczego ze swojej radości życiowej. Dlaczego? Dlatego, że stosowaliśmy Boże zasady. Boże zasady. Nie podchodziliśmy do prawdy relatywnie, bo wiedzieliśmy, że żyjemy w czasach ostatecznych i jesteśmy częścią czasów ostatecznych. Ludzie, ja naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja kocham i czuję się kochany. W ogóle wiecie, jak zapytam kogoś, czy ktoś kocha, to większość odpowiada mi tak. Ale jak zapytam, czy czujesz się kochany, to już jest dużo mniej ludzi, którzy mówią, że tak. Ludzie w kościele nie czują się kochani. Jak głęboko spojrzą w swoje serca, to zobaczą, że mają jakieś wielkie dziury. Nie czują się zaakceptowani, czują się gorsi, czują się brzydsi, czują się głupsi. Jedni nadrabiają tę agresją, inni uciekają w depresję. Rozumiecie? Różnie. To zależy, co tam kto uważa. Jak to wie, diabeł dla każdego coś miłego tam przygotował. Każdemu coś innego. Ale kiedy trzymamy się Bożych prawideł i rozumiemy, w jakich czasach my żyjemy, kiedy jesteśmy praktykami czasów ostatecznych, wtedy przychodzi realne szczęście do życia. Wtedy małżeństwo jest fajne. Nie patrzysz na żonę czy na męża, że to jest twój wróg i jak się z nim przeżyć. Jak się nie pokłócić? Co my dzisiaj zrobimy? Panie Boże, pomóż mi nie pokłócić się z żoną. Co to za życie? Bez przesady. Ja lubię moją żonę. Po prostu. Lubię z nią przebywać. Lubię z nią siedzieć, gadać. Kolega taki mój. To jest szczęście. Szczęściem jest nie mieć tremy, szczęściem jest nie mieć kompleksów, szczęściem jest się nie bać. Jak ja mówię do ludzi, że się nie boję w ogóle i naprawdę mam płat mózgu czołowy normalny. Ja jestem przebadany, słuchajcie, nie wiem, czy tak jesteście przebadani. No nie wiem, ilu z was było w szpitalach psychiatrycznych. Ja byłem i mnie przebadali, ja mam wszystkie badania, mam dokumenty. Ja nawet osobowości nieprawidłowej nie mam. Co ma drugi, co drugi człowiek na świecie? Rozumiesz? I elektroencefalogram mózgu i wszystko mnie działa i ja naprawdę się nie boję. Dlaczego ja się nie boję? Ponieważ znam swoją wartość, tak? Ponieważ wiem, że jestem perłą. Ponieważ czuję się kochany, ponieważ znam Ojca. Ale żeby do tego dojść, to trzeba funkcjonować w praktykowaniu prawdy. I trzeba zrozumieć, w jakich czasach my żyjemy. Nie czytajmy tylko tych opisów czasów ostatecznych pod kątem tego, co się dzieje wokół. Nie mówmy, że nie zastanawiajmy się, czy Unia Europejska to jest ta jakaś wielka matrona nad czymś tam siedząca. Rozumiecie, o co chodzi? Zamknijmy to. Odpuśćmy sobie. Powiem wam szczerze, to niewiele nam pomoże, tak? Czy to jest ten opis w Apokalipsie, czy to nie ten opis, czy te gwiazdy to jest to, czy to tamto, to nie tamto. Czy globalizm, czy nie globalizm. To nie zajmuj. Zajmijmy się sobą. Powiedzmy, Panie Boże, ja rozumiem, że jestem częścią czasów ostatecznych. Te czasy ostateczne dzieją się we mnie dzisiaj. Kurczę, no dzisiaj we mnie się dzieje. Dzisiaj, w ten czwartek, ja doświadczam czasów ostatecznych. To w ogóle nie jest gdzieś daleko mnie. To nie są wiadomości. To jest moje życie. Ja nie będę się przyglądał gdzieś daleko, ja się tu będę przyglądał. I ja znam antidotum, inaczej, ja znam sposób na przetrwanie czasów ostatecznych. Amen. Tym sposobem jest praktykowanie słowa. Amen. To jest to. I nieważne, ludzie, ile stracicie przez to, w ogóle nie bójcie się tracić rzeczy zbędnych. Zbędnych relacji, zbędnych kontaktów, w ogóle, rozumiecie, nie bójcie się tego, co z tego, że to stracisz. Zrozum mnie.
No, dam przykład. U nas w Warszawie w kościele podchodzili ludzie w przeciągu tam ostatnich tam powiedzmy, no nie wiem, miesiąca, półtora miesiąca odeszła jakaś tam grupa ludzi. No żeby ich tam, na ostatnią kartkę wziąłem, to ich tam dużo odeszło. Bo to przez jakiś okres czasu oni tam sobie cyklicznie takie podchodzili. Ale tam ostatni taki rzut był, no to powiedzmy tam te z 15 osób poszło. I słuchajcie, tak się na to przyjrzałem. I dokładnie jak skończył się ten eksodus, tak? Natychmiast wzrosły finanse kościoła. Mniej więcej o 20%. Zmniejszyła się ilość ludzi w kościele i zwiększyła się ilość pieniędzy. Natychmiast. Po drugie, po zakończeniu eksodusu, na którymś nabożeństwie ktoś mówi, ty, jest jakoś inaczej. Lepiej. Wszystkim zrobiło się lżej. W ciągu następnego miesiąca, czyli teraz, tak, liczba ludzi w kościele się wyrównała i wzrosła. Teraz już w piątek, już w niedzielę, tak, bo już sporo ponad 100. I w ogóle wie. Więc ja się pytam, o co chodzi. Chodzi o to, że muszą odpaść rzeczy zbędne, żeby powstało miejsce na rzeczy święte. O to chodzi. Dlatego nie bój się straty, bo istnieje filozofia świętej straty. Naczynie musi być opróżnione, aby mogło być napełnione rzeczą prawidłową. Czasami są to relacje, czasami są to kontakty, czasami są to sprawy zawodowe. Coś się musi skończyć, odciąć. Rozumiesz? 1000 złotych miesięcznie jest wrogiem 2000. Rozumiesz, o co tutaj chodzi? 1000 złotych, za które dziękujemy Bogu, jest wrogiem 2000. 2000, za które dziękujemy Bogu, jest wrogiem 4000. Rozumiecie, o co tu chodzi? To wróg! Przestań bez przerwy dziękować za to, co masz. I zacznij wierzyć o to, co ci się należy. Amen. To jest bardzo ważna rzecz. Nie zatrzymuj się na etapie dziękowania za to, co ma. To za mało. Masz trochę szczęścia w małżeństwie? Rozstań się z tym dziękczynieniem ustawicznym, bo to jest lękowe. Ty masz lękowe dziękczynienie. Ty się modlisz i ty dziękujesz. Panie, dziękuję Ci, że już mój mąż nie pije. Boże, dziękuję Ci, że już nie pije. A że się nie odzywa do mnie teraz w ogóle, to jest nieważne, Panie, ale że nie pije. Może lepiej jak pił. Było z kim pogadać. Przynajmniej przyszedł w tyłek, Cię klepnął, teraz nic. Przestał pić Ci kiszka. Już go załatwiła modlitwami. Trzeba było się głębiej modlić. Nie tylko, że przestał pić. Bo to dla niektórych, jak ktoś pije, to jest błogosławieństwo, że on pije. Się gorszy staje po niepiciu. Rozumiesz? Trzeba było się modlić, Panie Boże mój, niech on się Ciebie chwyci. A nie, niech nie pije. Niech on się chwyci Ciebie, niech on się uświęca. Tak? Niech on mądrzeje. O to się trzeba było modlić. Trzeba było brać więcej, a nie uprzeć się na małym problemie. Niech on nie pije już. Bo jesteś nieszczęśliwsza niż bywasz. To jest dramat, a to jest prawda. Chcę wam pokazać, kim jesteśmy i co my posiadamy na dzisiaj. Posiadamy naprawdę potęgę. Słuchajcie, posiadamy Chrystusa. Bez przesady. Żeby siedzieć w czymś, co jest mniejsze. Żyjemy w czasach ostatecznych, trzeba to dostrzec. Trzeba też zobaczyć, że my nie dostaniemy wszystkiego tak na ręku. Tylko musimy zrozumieć, że w tych czasach ostatecznych funkcjonują określone prawidła. Trzeba się przez to przebić. Trzeba to w pewnym sensie wyjąć diabłu z gardła. Bo to nie wywalczyć u Boga, ale wyjąć diabłu z gardła. Trzeba być praktykiem prawdy, praktykować prawdę od A do Z. Nie bójcie się tego, proszę was, nie bójcie się, że coś stracicie, nie bójcie się, że coś wam zabraknie, bo Duch Święty, który jest w tobie, tak? On te straty wypełnia. Ta strata jest niczym.
On oczyści naczynie i wypełni rzeczami, które należą do Niego i które są większe niż sobie wyobrażasz. On jest przez cały czas z Tobą. On Cię utrzymuje. Zrozum to. Jak Ty jesteś ukierunkowany na Niego, On Cię utrzymuje. Nie bądź jak ci apostołowie, którzy zwiali. Wtedy, kiedy praktyka słowa się pojawiła. Niech demony zwiewają. Pozwól, żeby demony zwiały. Może się będzie trzęsło wszystko w Tobie. Stracę. Ojejku, co się wydarzy teraz? Ojej. Będzie dobrze. Będzie bardzo dobrze. Wiem, gdzie żyję, wiem, co posiadam. Wiem. Żyję w czasach ostatecznych. Będę praktykował prawdę. Nie będę się bał. Ludzie, w ogóle nie przegracie nigdy. Nikt z Was nigdy nie przegra. Tylko proszę Was, nie bójcie się prowadzić tą rozgrywkę jak trzeba. Tak jak trzeba. Nie tak, jakbyście chcieli, tylko tak, jak trzeba. Są zasady, reguły, to wszystko funkcjonuje jak należy, rozumiecie? To nie damy rady inaczej. Tak jak Jezus nie mógł czego innego im obiecać, mówi, obiecuję Wam krzyż i pusty grób, no załatwię to, no kurczę, chłopaki, no załatwię, naprawdę, no. Słowo harcerza. Umrę na krzyżu, wstanę z martwych. Tylko oni szukali innych rozwiązań. Oni nie chcieli tego, no przecież rozumiecie? Humaniści. Chcę, żebyście o tym pamiętali, bo to się będzie tylko nasilać. Do czasu powrotu Jezusa nic się nie zmniejszy, kochani. Nic się nie zmniejszy. Ja już dawno rozstałem się z taką iluzją, że po prostu sobie będę rano wstawał i życie będzie wyglądało, proszę Ciebie, rozumiesz, jak u SpongeBoba. Tak nie ma. To SpongeBob to jest troglodyta, on się cieszy, jak go wykorzystują. Wiecie, o co chodzi. On, facet jest wariat, obejrzyjcie kiedyś sobie SpongeBoba Kancia Stoportego. Taka gąbka. Rzecz się dzieje na dnie morza. Wykorzystują go strasznie, on się cieszy. Pracodawca mu zabiera pieniądze, on mówi, jestem szczęśliwy, że mogę pracować za darmo. Debil. Rozumiesz? Jego kolega, co nie ma mózgu, też jest tam. Patryk. Patryk rozgwiazda, co nie ma mózgu. Dobrali się. Ja patrzę na nich i czasami mówię, Kościół. Słowo honoru, nie tak patrzę, mówię, Chryste jedyny, cieszą ich jak chcą, w ogóle, rozumiesz, robią co chcą. Ten nie ma mózgu, jest szczęśliwy w ogóle, rozumiesz, o co chodzi. W ogóle nie ma żadnego problemu dla niego, rozumiesz, nie? Ten pracuje za darmo, cały czas, jest szczęśliwy. Zero pojęcia, co się w ogóle dzieje wokół, tak? Co się w ogóle, jaka jest prawda tego całego zjawiska. Praktykujcie prawdę. Bardzo Was proszę, wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Ci za ludzi, dziękuję za Twoje słowo, które dzisiaj tutaj było uwolnione. Dziękuję Ci, że Twoi ludzie, Ojcze, przyjmują to słowo. Ojcze, dziękuję Ci, że to słowo, ono kruszy i ono buduje. Ojcze, dziękuję Tobie, że mam tą możliwość mówienia do ludzi. Ja modlę się teraz, Ojcze, w imieniu Jezusa, żeby nic nie zostało wykradzione z tego, co zostało powiedziane. Żeby nic nie zostało zdławione i zduszone. Ja modlę się Duchu Święty, aby każda z tych rzeczy zapuściła korzeń, głęboko wrosła i wypuściła owoc, wydała owoc. Ojcze, ja chcę stukrotnego owocu. Amen. Ojcze, dziękuję Ci za to. W imieniu Jezusa. Amen. Amen.